Czy obywatele oglądający Onet Rano i żałujący swojego internetu już podali w świat dalej informację, że Katarzyna Nosowska za chwilę będzie u nas? A co pan się tak podnieca, że... No, to nie jest osoba, która biega na prawo i lewo. Poza tym jest to jedna z najbardziej wymagających rozmówczyń ever. Pamiętam, nie wiem, to było 100 lat temu, ale nawet kiedyś żeśmy się z Kasią u niej w domu spotkali i plotkowaliśmy o życiu. Tylko że wtedy to była inna dziewczyna niż ta, którą teraz możemy pokazać. Panie Dominiku, ma pan tam Kasię z Instagrama? Tak, już mam. No, to proszę. A jeżeli mi powiedziała Kaśka, jeżeli daj mi na to zauważyłaś, że drzemią w tobie jakieś słodkie żywioły, albo na przykład potrafisz swojego konkubenta spalić żarem pustyni, albo na przykład czujesz, że możesz Niagarą spadać w dół, no jeśli spadasz w górę, to nie. To znaczy, że po prostu chyba wynika z tego, że jesteś kobietą. Wodą, ogniem, burzą, perłą nawet na dnie. No to w takim razie dzisiaj jest twój dzień. No to nigdy, nigdy, nigdy nie poddaj się. Wbrew pozorom to jest ta sama osoba. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. Ja już dostałem opiernicz od niej za to, że jest bardzo rano, ale i zdaję sobie sprawę, że ludzie sceny o tej porze po prostu odsypiają. Nie, ale ja wstaję bardzo rano, tylko mam bardzo powolny rytm o poranku. I nie ukrywam, że intelekt budzi mi się w okolicy południa, więc 20 jakby... na godzinę jadę, wolniej się już nie da, daj spokój. No. Mówiłem, mam równie spowolniony umysł w tej chwili. Więc czyli co, nie pytać, tak? Po prostu dać ci szansę, żebyś sama się otworzyła. Nie, po prostu przejedźmy się, zobaczmy, jak pięknie wygląda Warszawa o tej godzinie. Poplotkujmy. Te. Nie, a może przyspieszmy go, nie da się, tak? Wiesz, na Instagramie to jednak musi tak to działać szybciej. Tak, tam się muszę zmieścić w ciągu minuty, jest to naprawdę trudne. Minuty. Czasem 15 sekund decyduje dzisiaj o życiu młodych lub niemłodych. Są bohaterami w swoim środowisku albo nie? Jak ty się tam masz? W środowisku? Nie, w tym takim, tym nowym wśród dla ciebie, młodych? Tak? Nie, ma, nie funkcjonuje wśród młodych. Jak nie? No. Średnia wieku Instagrama to jakieś 13+. To w takim razie jestem jak zwykle w opozycji jakiejś, ponieważ mój profil jednoczy ludzi w bardzo różnym wieku. Kiedy patrzę na statystyki, to okazuje się, że nawet i 60+ się tam zdarza. Nie wiem, ile to jest konkretnie osób, ale one występują. I bardzo mnie to cieszy. Ale uśmiechnąłem się do hasła, jak patrzę na statystyki, czyli jednak cię to tam... Nie, bo tam są takie słupeczki, więc raz na jakiś czas wchodzę w te słupeczki, żeby właściwie głównie zobaczyć, jacy to są ludzie. Chyba że ściemniają w kwestii wieku. I moje informacje są niekompletne. 15-latka mówi, kurde, dobra, napiszę, żeby Kaśce nie było przykro, że to tylko to my. 50. 50. Być może. O, ja cię. Boję się z tej rozmowy z tobą, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, na razie pojeździmy. Twój umysł się otworzy, mój się przygotuje, bo próbowałem to widzom wytłumaczyć. Im się zawsze wydaje, że rozmowy z politykami są trudne, no bo to są politycy, nie? A z wami, artystami, jest tak, że kurczę, właśnie między czasem jednym słowem, drugim słowem, między jedną puentą, a drugą puentą jest tak fajna cisza, która nie zawsze dobrze robi w programie, nie? A, czyli jesteśmy głowaci w kontekście pojawienia Jacy? Się w mediach. Nie, że po prostu, wiesz, ktoś otwiera sobie książkę takiego Stasiuka i widzi żart za żartem albo cudowną myśl za cudowną myślą i później rozmawiasz z nim, a on potrzebuje czasu, żeby ta myśl cudowna powstała. No więc może warto popracować nad formułą tego programu. I co zrobić? No? Nie wiem, umawiać się na tydzień razem w samochodzie. Wspólny tydzień z panem Kuźniarem. Tak. Jak ty się masz, powiedz, tak w ogóle? Bardzo niby, dobrze. Bo był taki moment, w którym wszyscy mówili, no Kaśka idzie na emeryturę, a tu proszę bardzo, nowa Katarzyna. Nie, to są pomówienia, plotki, to jest absolutnie nieprawda. Zespół Hej, oszczerstwa. Zespół Hej ma przerwę. Uważam, że na taką przerwę po 25 latach ekstremalnej aktywności zasługuje. A ja jestem jakby w zbyt słusznym wieku, żeby korzystać z przerwy w taki sposób, w jaki przeważnie ludzie korzystają. Że mówią sobie kanapować, żeby kanapować. Momencie. Absolutnie nie, no. Życie jest krótkie i warto cisnąć. Wyciskać ostatnie krople, bo to są być może ostatnie krople. I powiedz, i jest ten moment, w którym, tak jak mówisz, po skrajnie intensywnym czasie Heja, mówicie sobie pas, na chwilę przynajmniej, tak. Odpoczywamy. I ktoś przychodzi, mówi, Kaśka, masz konto na Instagramie? Ty mówisz, nie. No to załóż sobie, będziesz miała teraz dużo wolnego czasu, to coś zrobisz? To nie tak było. Konto istniało, bo to jest jakiś taki odgórny nakaz. No teraz tak. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego to jest tak strasznie istotne, ale miałam to konto. Rozliczają z tego, ile widzów przyciągali na film na przykład. Aha.
No mnie nikt nie rozlicza, konto rzeczywiście istniało, natomiast było kontem martwym. Moja przyjaciółka, siostro niemal, menadżerka, powiedziała, że powinnam raz na jakiś czas jednak coś tam zamieścić. No więc bardzo okazjonalnie zamieszczałam niezwykle nudne zdjęcia. Wydawało mi się, że to są najciekawsze stopklatki z najtragiczniejszych z mojego życia artystycznego. No i one jakoś specjalnie ludzi nie przyciągały, a ta decyzja o tym, żeby zamieścić pierwszy filmik była no niesamowicie spontaniczna. Mówię, nie mam umysłu skrojonego na potrzeby tych czasów. Czyli ja wykonuję podejmuję pewne działania w oparciu o intuicję, która ostatnio jakoś rozhulała się we mnie. No i po prostu zamieściłam pierwszy filmik i nagle się okazało, że oto pojawiła się szansa na komunikację z drugim człowiekiem, ponieważ te filmy pewnej grupie osób, przynajmniej pewnej, nie wiem, sprawiły radość, no, spodobały się. No. A mnie bardzo ucieszyło to, że wreszcie robię coś, co się ludziom podoba. Po całe lata to było takie złe, że ludzie jak przychodzili na koncert, to gwizdali. A jak zaczęłam nagrywać na Insta, to nagle biją brawo. Nie, ale to było innego rodzaju spotkanie, raczej takie typu porozmawiajmy o tym, jakże jest ciężka. Tutaj ewidentnie poszłam w stronę uśmiechu. Kasia, ale dzisiaj jest jeszcze ciężej niż było przez ostatnie lata, no. No ale właśnie to jest też umowa. My się umawiamy na to, jak będziemy traktować rzeczywistość i to jest zazwyczaj zła umowa, źle skonstruowana. Więc to jest nasza decyzja, która jakby ma miejsce na poziomie umysłu. Jak my będziemy widzieć tą rzeczywistość? Ale oczywiście, że można dokonać wyboru i stwierdzić, że jest fatalnie, ale można też każdego dnia wychwytywać te momenty, za które można być przed snem, w tej cichej minucie przed snem wdzięcznym. No i ja na przykład stwierdzam, że powodów do wdzięczności jest naprawdę dużo. I to nie są rzeczy wielkie, bo jeżeli człowiekowi zależy na tym, żeby legitymować się sukcesami kategorii kumulacja w lotto, no to wiadomo, że szanse są marne i możemy w związku z tym być permanentnie nieszczęśliwi. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że ta wiosna nie jest piękna, nie jest cudowna, no bez o tej porze roku. Za chwilę, ale spróbuj tak, mów pozytywy, a ja będę szukał negatywy, dobra? No, bez, za chwilę przekwitnie. Słońce. Za chwilę zgaśnie. Ale właśnie cudowne jest to, że natura, bez względu na to, co się dzieje, co się odwala na tym świecie, ona jest nieprzejednanie cierpliwa, spokojna i w tym spokojnym swoim rytmie, że tak powiem, przeżywa to, co ma do przeżycia. Wystarczy obserwować drzewo za oknem. Ja mam takie jedno drzewo. Stary klon to jest i... No patrzę sobie na jego poczynania, to jest wzruszające zupełnie, że my się tak napinamy, bez przerwy żyjemy w jakimś, osiągamy wysokie poziomy, jeżeli chodzi o stres. Jesteśmy zaangażowani w generowanie nieciekawych emocji, ogólnie, wewnątrz i na zewnątrz. A tymczasem ten klon, no co? Genialna jest, nie? Ale wiesz co, jest 15 po 8, a ostrzegała, że dopiero w południe się otworzy, a to proszę bardzo. Tylko powiedz, czy artysta to widzi inaczej niż ludzie widzą? Czy ty... Nie, każdy... Każdy musi mieć swój klon. Ale bardzo walczę o to, żeby nie demonizować w ogóle istoty, jaką jest artysta. Oczywiście, że jest pewna frakcja, która twierdzi, sama sobie przypisuje jakieś nadprzyrodzone cechy, mówiąc, że artyści to jest Bóg wie co. To nie jest prawda. To są ludzie... My jesteśmy wszyscy tacy sami. Tak, ja naprawdę w to wierzę. Być może... Wkrótce będę odbierana jako osoba szalona albo skrajnie naiwna, ale ja naprawdę w to wierzę. My jesteśmy tacy sami i wydaje mi się, że dostęp do tego, co się dzieje, taki przy użyciu zmysłów, mamy wszyscy, no prawie wszyscy. Niektórzy nie mogą z jakichś powodów widzieć, ale mogą na przykład czuć być może w tym momencie, wąchać, więc jakby to też jest sposób na komunikować, na widzenie, na doświadczanie tego, co się dzieje pięknego w naturze, w rzeczywistości. I ty masz tak, że każdego dnia się budzisz i jesteś tak nastawiona pozytywnie? Naprawdę się cieszę, bo ja miałam wiele lat... Masz tego klona i dlatego... Ja byłam malkontentką, no nie ukrywam. No, więc wyrobiłam tą normę, ale potem się okazało, że ten sposób na życie, typu, no, przeanalizujmy, jak jest źle. No, nie ma co się cieszyć, nie jest za dobrze, jest wręcz fatalnie, że ta metoda, ten wzór na rzeczywistość nie działał, więc jaki ma sens wypełnianie wzoru, który nie działa i nie przynosi żadnego fajnego efektu na życie? No, a ja mam prawie 50 lat, więc no nie stać mi na to, żeby stosować niekorzystne wzory. I nagle się okazało, że wystarczy dokonać lekkiego skrętu na poziomie umysłu i człowiek ma dobry dzień, właściwie każdego dnia. Jak już nagrasz i wrzucisz,
to ważne jest dla ciebie to, co powiedzą, jak reagują? Nie. Czy się dobrze bawią, czy nie? Nie, dlatego ty po że prostu... to jest wolność. Właśnie to są ostatnie przyczółki jakby wolności, że człowiek ma prawo do własnego gustu. A widzisz, przepraszam cię, powiedziałaś ostatnie przyczółki wolności, czyli coś złego jednak jest na rzeczy, tak? No jest duże napięcie, napięcie po prostu jest, napięcie. No, ludzie są poddenerwowani. No, są. Stają naprzeciwko siebie i właśnie zapominają o tym, że jesteśmy jakby z tego samego metra cięci tak naprawdę. No tak. A gust to jest coś niezbywalnego. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej. Więc jakby zdaję sobie sprawę z tego, że czego byśmy nie zrobili, to będzie grupa osób, którym się to spodoba, przypadnie do gustu i będzie grupa taka, której to nie przypadnie do gustu. I to jest niezbywalne prawo człowieka. Więc mnie nie interesuje, czy ludzie się tym cieszą, czy ich to doprowadza do szału. Bo dostaję głosy, że niektórych to doprowadza do szału. Ale co? Bo wiesz, co może ludzi doprowadzać do szału, żyjąc tutaj nad Wisłą? To, że ty masz po prostu tak dobry humor. I że masz tak daleko gdzieś to, czy oni to pokochają, czy nie? Ale ja bym chciała, żeby im było miło, więc jakby moje intencje są proste, czyste. Chciałabym, żeby było im sympatycznie. Oczywiście, no mówię, nie każdy ma identyczne poczucie humoru, więc być może dla niektórych moje popisy są żenujące. Akceptuję to, ale z serca proponuję kawałek uśmiechu, więc jeżeli ktoś mówi nie, no to... Jak mówi ktoś pas. No co mogę zrobić? Nic. Boku nie wyrwę. Dominik, masz coś tam jeszcze? Mam. No to... Czołom, kochani. Często pytacie mnie w listach, w jaki sposób nawadniam swój organizm. Chciałabym wam zdradzić dzisiaj tę tajemnicę. Proszę. O. To jest właśnie ta woda. Kochani, mam dla was dzisiaj niesamowitą niespodziankę. W dowolnym miejscu, gdzie dystrybuje się tę wodę, na hasło Nosowska Owska Ska otrzymacie darmowo dowolną jej ilość. Smacznego. 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 Kto ci pisze scenariusze? Postaram się zachować powagę. Kasiu, kto pisze twoje scenariusze? Właśnie nikt nie pisze moich scenariuszy. Ja nie wiem, powinnam wozić w torebce Agatę Kuleszę. No. Która... Zresztą aktorkę, którą wciągnęłaś. Też. Tak, która właściwie jest... To jest ta osoba, która mi przyniosła na tacy koncepcję w ogóle Instagrama, bo pokazała mi, że można robić śmieszne filmiki przy użyciu tej aplikacji takiej snapchatowej. No tak. Więc to ona. Ona jest odpowiedzialna. Proszę do niej ewentualnie. Ale ta poważna aktorka? Tak. Agata, tak cię zepsuła? No więc właśnie moje rzeczy nie są tym, czym się wydają. A ludzie nie są tacy, jak nam się wydaje. Czyli ujawniłaś. Agata jest bardzo wesołą osobą. No i co? Ja robię te filmy spontanicznie. Dlatego czasami można doświadczyć długich dni ciszy z mojej strony, ponieważ akurat wtedy mam inne sprawy, muszę sprzątać na przykład. Albo mam inne rzeczy na głowie i wtedy nie robię tego. Jakąś natomiast muzykę trzeba zrobić czasem coś. Tak, natomiast jeżeli robię, to robię to raz. Nie poprawiam, nie nagrywam tych filmów jeszcze raz, żeby było wspaniale. Nosowska jest bez to, dubla. Tak, bez dubla. Jest to strumień świadomości, więc dlatego czasami... No, nie jest to profesjonalne. No daj spokój. No to, że się ręka... No przecież nie będziesz wszystkiego ze statywu nagrywała, no to też by nie było takie naturalne. Nie mam statywu fajne, właśnie, ja w ogóle nie mam akcesoriów. A chcesz? Bo my ewentualnie możemy zainwestować. Jakbyśmy cię tak sprofesjonalizowali, to miałoby lepsze zasięgi. Nie, ja wiem, co to znaczy zainwestować. Ja jestem z lat 90. Zainwestować to znaczy potem wyszarpać. No wyszarpać, dokładnie tak. No, byłabyś zależna. Ja nie mam z czego dawać, bo to jest zadanie. Jesteś artystą, co jest... Właśnie, nie zarobiłaś jeszcze ani złotówki na Instagramie? Nie, zarabiam ani złotówki. A wiesz, że wszystkie te osoby, które tam siedzą, robią to właśnie po to, żeby wyciągnąć gdzieś jakiś grosz, Kasia. No właśnie, ja o tym słyszałam. Przyjdzie jakaś odzieżowa firma, może coś? Ta twoja taka w kratę, taka koszulinka taka, w której nagrywałaś ostatnio trzy filmy takie jakieś pokazujące, jak można ćwiczyć przy książkach, pamiętasz? A tak. No. No ona była w pasy. Nie w kratę. Ale koloru nie pomyliłem przynajmniej, no. Jaka? Jaki kolor? Taki różowawy. Różowawo-czerwony, brawo. Gdyby tam metka, wiesz, sponsora albo coś takiego i w ten sposób byś zarabiała na tym, no bo jeżeli już zbudowałeś tam swoją widownię, zasięg fanów, no to coś trzeba z tym zrobić. Stąd mówię o profesjonalizacji. Właśnie, no. Właśnie na baga odjazd, że niczego nie trzeba z tym robić. To są też jakieś umowy dziwne. Oczywiście mi się podoba, ja widzę, że dziewczyny, ja uwielbiam oglądać ludzi na Instagramie. Co zrobiła Magda Ogórek? Kojarzysz Magdę Ogórek? A właśnie tego nie kojarzę. Znaczy jej nie kojarzysz, tak? Kojarzę tę osobę, ale jakoś nie zawiało mnie do jej Instagrama.
Nie wiem. Ona ostatnio oznaczyła, pół żartem, pół serio, ale jako ludzie z Instagrama możemy sobie o tym pogadać, że nasza koleżanka Magda Ogórek pojechała, albo nawet nie, stanęła w jakiejś windzie, poznaczała wszystkie rzeczy, które miała ze sobą, czyli torebkę, żakiecik, buciki, zegarek, kolczyki. Wszędzie poznaczała to markami. Problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli to sobie kupić, to ktoś w nas musiałby zainwestować. Aha. No i w telewizji powiedzieli, no, bo jedną panią za to samo wyrzucili kiedyś z telewizji, a teraz powiedzieli, no ale ona to są jej rzeczy, więc nie ma co robić awantury. Podobno jej fanki żądały, żeby dała znak, więc... Aha. Skąd ona to ma? Gdzie to kupiła? Bo one też chcą, rozumiesz? Nie masz tak, że ktoś mówi, Kasia, skąd ta bluzka? Nie no, pisałeś, że ten... skąd ta bluza, bo bluza, albo w której opłakiwałam kwiaty, no to no. Im się spodobała. No więc ja zawsze mam jedną odpowiedź, z internetów. Ja rzadko chodzę po mieście i po prostu kupuję w internecie różne rzeczy. Czekam, aż będą bardzo, bardzo przecenione, a potem je po prostu kupuję. Ale to później występuje w filmie, wiesz, to ma zasięgi. To no już ale jest właśnie ja nie umiem tego z kolei przekrętu w głowie dokonać, żeby zrozumieć te zasady. Ja tego nie rozumiem. Zobacz, nagrywasz film i siedzisz i pieniądze lecą, po prostu nic nie musisz pisać, kombinować. Ale na jakiej zasadzie, że jak ja powiem, że ja kupiłam sobie tą bluzę i ja powiem, gdzie? Co to jest za bluza, to tak, ci, którzy tak. uszyli tą bluzę, przyjdą do mnie i powiedzą... Zwracamy pani pieniążki za tę bluzę? Nie, oni powiedzą, damy pani nową, tak rozumiem, że to działa. I pani w niej nagra film i oznaczy nas i wtedy pieniądze do ciebie przyjdą. Ale skąd? Od nich. Oni mi zapłacą z portfela? Za to, że milion ludzi to zobaczyło na przykład, no. I na jakiej zasadzie im się to opyla? Że ten milion ludzi jest szansa, że pójdzie i to kupi. Ale jest szansa, że nie pójdzie i co no wtedy? No nie, ale no to wtopią. Wiesz, no wtopią, no ale nie, takie no, nie rozumiem tego kasza, świata, nie rozumiem tego. Właśnie, widzisz. No co poradzę, no. A poza tym jakoś takie to, nie wiem, wydaje mi się takie to jakieś dziwne. Wiem, że dostałam na przykład, jak robiłam klub fitness, to dostałam, ale w prywatnej wiadomości propozycję od hamburgerowni, takiej jakiejś, ale, tak, ale takiej, zacnej, nie żadna się że, wege, w sensie, że oni mi dostarczą wielkie hambaksy, żebym ćwiczyła ze znajomymi na ich produkcie. Mhm. No ale nie, no bez przesady. Jakbyś no. była wtedy, wiesz, już, jak już by była kasa z Instagrama, to ty już nic nigdy w życiu na scenie byś nie musiała robić. Nie, ja bym wolała wygrać w Toto jednak. Czyli wracasz do tych, którzy... Widzisz, ale w Toto to sama powiedziałaś, że to są ci, którzy jednak mają podgórkę częściej niż z górki. No ale kto powiedział, że ja nie mam podgórkę, no? Zaczęłaś grać taką optymistą. Znaczy nie grać, ale no, nie, to... no można być optymistą pomimo tego. Widzisz, to, widzisz, nie, widzisz ten ślad tutaj na szyi? Tutaj? To jest pętla od kredytu. To się wpija. No więc bez przesady. No naprawdę, wracamy znowu do tematu. Nie demonizujmy życia tak zwanych artystów i w cudzysłowie gwiazd. Naprawdę. Nosowska ma kredyt. Jezu, ja też. To może ja też jestem artystą. Ale pół świata ma kredyt, no. Jak nie więcej. Na czymś. Ale na przykład nie miałabym go, gdybym wygrała w Totolotka. Ja wierzę... Słuchajcie, państwo. Ja wierzę państwo. Na przykład, że... To się... mi się podoba, ty już masz tak... Bo to fajnie państwo. Widać też. Państwo. I ta głowa tak... Szanowni państwo. Ja tak. uważam, że jeżeli jest mi pisana fortuna, to ona się jakimś cudem pojawi. Po prostu zapuka do moich drzwi i powie, dzień dobry, to my pieniądze. Weź nas, po prostu. Przytul. A jeżeli jest mi to niepisane, to nie będę. I choćbym nie wiem, jak się kręciła na rzęsach i na czymś innym, to niestety nic się nie wydarzy. I się zdaje na siłę wyższą. Jednak. Ostatnio, kiedy byliśmy w Kazimierzu, ludzie, którzy robią tam fantastyczny festiwal, mówili, że do nich jedziesz. A tak. Będziesz coś fajnego robiła. I no śpiewała. Tak. No tak. Mam zamiar się pojawić w najbliższym czasie w kilku miejscach. Dobrze ci? Tak już poza chłopakami, tak samej sobie gdzieś tam się wypuścić. Wiem, że to nie pierwszy raz, ale... No to jest tak, nie żeby... pierwszy raz i no. właśnie zastanawia mnie... Tylko że... pierwszy raz w takim momencie, nie? Takim troszkę takiego poważniejszego... No ale trzeba... Takiej poważniejszej pauzy. Ale trzeba było tej pauzy tak naprawdę dokonać, bo między innymi, bo to nie jest jedyna przyczyna, między innymi dlatego, że ja od 7 lat nie nagrałam solowej płyty, ponieważ hej, zawsze miał coś do zrobienia. Tak. Zawsze się zbierałam, mówiłam, panowie, a może ja bym już... Nie, bo teraz, no ale gdzie teraz? No teraz nie. Bo tu gramy. Trzeba płytę zrobić. Zrobiliśmy płytę. No to może teraz? Nie, no trzeba zrobić już następną płytę. Przecież kurde, nie jesteśmy najmłodsi. No więc pomyślałam sobie, że to jest... No, jestem... No, no nie, o Jezu, kiedyś bywało tak, że byłam najmłodsza w zespole. Niestety już nie jestem. Mam dwóch młodszych od siebie. W zespole, hej. No więc musiałam tak naprawdę wykroić sobie fragment przestrzeni, żeby móc ten projekt zrealizować, a on mi chodził po głowie od wielu lat. I... Ale choćby to, Dominik, możemy jeszcze raz? Przepraszam, że ja tak cię wciągam w tą naszą rozmowę, ale jak możesz, to graj. Miała być
przyszły koń nie wio, było lampek moc. Ej, jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, 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 ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz... Słuchałem tego cały ranek dzisiaj jadąc do roboty. Wkurzając się w korku na Puławskiej. Nie ma co się wkurzać w korkach. Jak nie? Krzyczałem sobie, ja pas. No ale po co? No Kasia, bo się spóźniłem. No ale właśnie byłem wkurzony. Koledzy mówią, gwiazda wpadła znowu. Nie zdążył na czas. Koreczek akurat. Trzeba było wcześniej wstać, wiesz. I się cała pętla zaczyna. Ale w skali istnienia świata jaki to jest problem? Ale wytłumacz mi. Żaden. Noże korek. Przyspieszysz to? No nie. Tylko się wkurzysz niepotrzebnie. Dokładnie. Spóźniłeś się, co, zabiją cię? No prawie. Ja cię zabiję? No bez przesady. Nie, no ty też trochę się spóźniłeś. Jak oni cię zabiją, ale to ja cię obronię. Też, przez korek też się spóźniłeś. Widzisz, no to jednak tak jest poukładane wszystko. I ja pas to jest początek czegoś większego? Tak. To już się rodzi. To już jest. Czyli urodziło czy rodzi? No rodzi. No i mam już parę kawałków i będę je prezentowała od czerwca na koncertach. A, na koncertach. A jakbyś na Instagram... A zrobiłabyś taki miniko... Pamiętasz, kiedyś grałaś takie najmniejsze koncerty? Co ja mam robić. Właśnie na tym polega niesamowitość tego Instagrama, że mi nikt nie może tam wjechać i powiedzieć, co mam robić. A wiesz, że tam live'a możesz zrobić, na żywo możesz być. Ja wiem, dziewczyny to robią, ale no, ja nie umiem. Ale to ci poprawi zasięg. Ale to jest, i przyciągnie starszych. Nie, no właśnie ostatnio oglądałam sobie takiego live'a i tak mówię do mojego partnera, konkubenta Pawła, mówię, ty, no niesamowite, że 15 minut po prostu, albo nawet godzinę czasami, no, prawie, ktoś mówi. A on mówi, ale o czym mówi? Ja mówię, kurde, no nie uwierzysz. O niczym. No mówi, no nie, bo jak powiem, o czym mówi aha, osoba, no tak, to będzie wiadomo, kto to był. No ale to, że to jest nieprawdopodobne. Ale co ja mogłabym takiego uszyć z tego mojego dnia, z tej codzienności, żeby ludziom o tym mówić? No, ale że wstałam i że siedzę? Tak. Że piję kawę? I potem znowu cisza? No. Ale wiesz, no są dziewczyny, które, nie wiem, są ludzie, którzy wygrywają pół żartem, znaczy nie pół żartem, to się dzieje. Na YouTubie odpalają jak jedzą. I ludzie patrzą, świat cały patrzy. Jezu, ja uwielbiam. Albo grają w gry i ludzie nagle, miliardy ludzi to oglądają i zarabiają. A tak, ja wiem, mój syn oglądał chłopaków, którzy grają, przechodzą gry. Ale ten syn, o którym czytałem? Tak, ten mój dorosły. No właśnie, ten dorosły. Ale to wtedy jak jeszcze nie, no jak nie był jeszcze dorosły. No ale tak to dzisiaj działa, wiesz, jakbyś ty takiego live'a zrobiła, jak powstała piosenka Ja Pas, na przykład Kochani, bo tak jak do nich mówisz. No to jest nuda. Ale dlaczego? Ja pas, tyle alkoholu się wylewa, że gdybyś robiła to właśnie tak, to wiesz, jak to by to było wiarygodne? A że miałabym pić? Ja nie piję w ogóle alkoholu. No to jak możesz pisać piosenki o takie? No bo jestem obrażona na alkohol. Uważam, że w ogóle jestem obrażona na system. I to są poważne tematy. No właśnie. Papierosy, alkohol. Masakra. No ale błagam cię, dziewczyna, która na scenie jest tyle lat, musiała kiedyś pić i palić. Ale no, tak, żeby było śmieszniej, nadal palę. Ale to są ostatnie podrygi. Wkrótce będę osobą niepalącą. A robisz coś w tym kierunku? Dużo o tym myślę. To jest genialny wstęp. Tak. No i co? I tyle. No i właśnie, to byłby live. To byłby live życia. Ale najgorsze jest to, że ja nie mogę doszukać się żadnego waloru w tym, żeby opowiadać ludziom o tym, co sami mogą zobaczyć i usłyszeć. Mhm. Nie znoszę mówić o piosenkach, bo piosenki są proste. To jest proste jak ale to nie jest prosta piosenka. Hej, nie pij, bo się upijesz. Nie pij, bo sobie zniszczysz życie. Bawisz się tam fajnie słowem. To nie jest prosta rzecz do napisania. No, no ale przecież ja nie... No to ludzie to słyszą i jeżeli im się podoba, to słyszą. I myślą sobie, o, to jest o tym. Aha. No tak. A reszta myśli sobie, ale genialny beat. W ogóle daleki od hej, ale super, ta nosowska nowa, taka młoda. No to cokolwiek mogą sobie myśleć, ale przecież ja nie będę im tego świata tłumaczyć, tej piosenki, bo to było nudne. Tak samo jak nie znoszę mówić o tym, że książka i o czym ta książka. No przecież ona będzie za chwilę, można przeczytać. To są proste rzeczy. Tam nie ma... Ja nie robię skoku na jakąś mega odkrywczą myśl, no.
Po prostu to jest życie zwykłe i nie trzeba tego objaśniać i tłumaczyć. Ale co ja będę ludziom tłumaczyć, jak się kawę pije? Każdy w życiu pił kawę nie, i wie. Książki o piciu kawy już są. He. A twoja będzie o? Przeczytasz, to zobaczysz. Przeczytasz, to zobaczysz. No, o życiu. Super. Nie, no. Jesteś najlepszą autopromocją świata. No. Przeczytasz, to zobaczysz. A nagrasz płytę. No, posłuchasz, to zobaczysz. No. Zrozumiesz. No. Ze zrozumieniem nie będzie najmniejszego kłopotu. Naprawdę. Piszę teraz teksty na nową płytę i uważam, że no myślę, że to będzie najważniejsza płyta w moim całym życiu, w całym dorobku. Ponieważ przestaję się silić na metaforę. Na porównanie, przenośnie. Właśnie... Nic z tych rzeczy, żadnych takich konstrukcji nie będzie. Po prostu będzie... Prosty beat i prosta Kasia. Bardzo. Kurczę. I wiesz co będzie? Już widzę te nagłówki. Nosowska się skończyła wraz z... I tu trzy kropki. A, na kile mol. No dokładnie, no tak, tak. Że wiesz, będzie... Kiedyś to było głębokie, a teraz... No właśnie, ale kiedyś to, jest... to dziewczyna kombinowała, a dzisiaj każdy mógłby taką płytę napisać. Tak, tak. Ale gdybym napisała znowu wielopiętrowe po prostu jakieś dziwadło, to by powiedział, nie, tato, kurde, ciągle to samo, co za grafo. Żeby chociaż coś prostszego wreszcie napisała. Takiego, żebym zrozumiał, bo nie. Szyję po prostu jak opętana jakaś. Po co to komu, po co to światu? No i to jest właśnie tak jest skonstruowany świat. No ale właśnie tak. Jestem przekonana, że się dowalą do twojej koszuli. Że jest różowa, nie? Tak. Ale gdyby nie była różowa, to by się dowali, dokładnie, że nie jest. Jest poniedziałek. Dlaczego on ma takie ciemne, granatowe rzeczy, skoro to tak smutno wygląda? Właśnie. A Kasia taka pozytywna. Nareszcie ktoś pozytywny wsiadł do Kuźniara, a on jeszcze w tym różu. Naprawdę obraził ją. Powinien no tak, wyglądać godniej. Ale właśnie na to polega, że przyczepić się można naprawdę do wszystkiego. To nie jest żaden wyczyn. Żaden. A do Japasa się przyczepiali już? Że wiesz, no że bit nie Nosowski, ja że coś? To. Ja kompletnie... Ja nie mam czasu teraz na to. Naprawdę życie jest... Ale piszesz proste piosenki. Krótkie. To proste piosenki to piszesz pewnie 5 minut. Jakbyś pisała te wielokrotnie złożone, no to cały dzień. Nie, to nie jest tak, bo dla mnie ten temat jakby nie był specjalnie przyjemny do opowiedzenia, więc jakby, no, to nie był proces taki dwuminutowy. Ale mówisz o Japasie teraz? No, tak, okay. No bo to jednak kwestia nie jest jakaś, kurczę, specjalnie leciutka i żartobliwa. No tak. A kolejne rzeczy? A co ja ci będę mówił? A wydam również płytę, to zobaczysz. No, zobaczysz. Oj, się zdziwisz. Ale to takie, że normalnie siadamy i się konfesjonalujemy, tak? Nie, to będzie naprawdę, to petarda. Będzie coś. No nie, no głupio mi to mówić, ale taka jest prawda. No co tu będę kłamać? Dokładnie. Cała szczerość, całą dobę. No. Myślę, że się państwu spodoba. Będą państwo zadowoleni. Oczywiście, ale ten proces jest na ukończeniu, ten proces jest w połowie. Nie, ten proces trwa. Powoli... Odhaczam, jakby kończę kolejne piosenki. A ile ich musi być? 12, 14? Nie wiem. Wydaj epkę 4, wypuść, zobaczmy, czy to jest fajne w ogóle i najwyżej nie będziesz musiała kończyć. Nie, bez sensu. No, nie wiem, bez napinki. Ja jestem przeciwniczką zbyt długich płyt. Po co ludziom męczyć? Tak, nie ma to żadnego sensu. Jak i tak sobie później będą streamować tylko pewnie za grosze. No. A te czasy takiego streamowania to jest... Wkurzasz się na to, że to tak wygląda, że kiedyś, wiesz, kilkanaście utworów, okładeczka, pachniało, wyjmowało się. Ale my na tym to robimy, czyli artyści przygotowują jednak te płyty. Pieczołowicie. No, przykładają się do tego tworu, jakim jest faktycznie istniejąca do wzięcia do ręki płyta. No jeżeli ludzie nie chcą sobie tego podotykać, ja wierzę w to, że czasy są teraz zupełnie inne. Ludzie mogą nie chcieć w ogóle sobie skandynawskich pomieszczeń brudzić płytami. No. Ma być biało i schludnie, a nie nasrane płytami. Dokładnie, albo książkami, nie daj albo Boże, książkami. Daj spokój. To się kurzy i po co to komu? Kto to będzie sprzątał? No więc ja to szanuję. Naprawdę ja nie mam żadnego problemu z tym, co ludzie sobie wybierają i czego sobie winszują. To nie jest powód do nerwów, no naprawdę. Tak, ale Kasia, jak składasz płytę, no to gdzieś jest singiel, gdzieś jest jakaś konstrukcja tego wszystkiego, a nagle widzisz, że kupili tylko trzy te utwory, te trzy odpuścili i nie ma to żadnej jakiejś logicznej całości, czyli tego, na czym artyście zależy, nie? Jak układa płytę całą. Ja akurat nie tworzę koncept albumów, nigdy tego nie robiłam. Więc jakby każda piosenka funkcjonuje w oddzieleniu od reszty, moim zdaniem. To są po prostu piosenki i tyle. Mówię, no naprawdę wolna wola. A jak nikt nie zerknie, to też ja się z tym od zawsze liczę po prostu. To moja matka na pewno to weźmie. Ale jej się na pewno nie spodoba.
posłuchaj, powie Kasia, naprawdę liczyłam na więcej. Słuchałam cię, tam jeździłaś po tej Warszawie, mówiłaś, że to będzie najlepsze w twoim życiu. No to jeżeli to ma być najlepsze w twoim życiu, to ja cię przepraszam. No właśnie, niepotrzebnie to powiedziałam. Teraz już będzie. Tak. Nosowska, a myślała, że to będzie fajne. Nic z tego. No ale nikt nie zmieni mojego stosunku do tego. Właśnie to jest też odjazd, że jeżeli ja ci mówię, że ten poranek jest wyjątkowo piękny, a ty do mnie mówisz, że nie, no to jest tragedia. Nie. To to nigdy nie ma szansy zmienić mojego stosunku do poranka. No. On jest dla mnie boski. No, i ten klon jeszcze. Jaki klon? A co to było? To drzewo. Klon, tak. No, klon. O. Myślałam, że klon, od razu pomyślałam o tych, wiesz, nowoczesnej technologii, że klon. Oj, że ja mam klona. W sumie by się przydał. Instagramowałby częściej, po prostu, wiesz, ty byś się skupiała na płytach, a tam nie, siedziałaby on by, dziewczyna. On by jeździł z kuźniarami po prostu. Ona by tam siedziała i cały czas instagramowała. Dzisiaj coś będzie nowego? Bo tam widziałem, że ostatnio posłuchanie. Nie, nie, ten tydzień mam naprawdę tak ekstremalnie przeciążony. Ale ci fani czekają tam, no. Chociaż live'a zrób. Co ty masz w tej głowie? Skąd ty wiesz, co ludzie robią? Ludzie mają życie. Gdzie mają? Właśnie życie mają takie od jednego kąta do drugiego kąta często. Nie, ludzie mają życie, ludzie mają sprawy. Naprawdę, jak ktoś mi mówi, Boże, coś ty narobiła, przecież ludzie nie poradzą sobie bez heja, jakaś grupa. Co za bzdura. Ludzie sobie radzili bez heja, ludzie będą sobie radzić bez heja. Ludzie w ogóle sobie bez wszystkiego mogą poradzić, bo znajdą sobie coś nowego. Więc nie histeryzujmy, naprawdę. No bądźmy dorośli. Ładne, bo ty już wpadasz też taką fajną właśnie, szanowni państwo, albo kochani i ta... nie, to jest taka starcza maniera, ja już to mam, naprawdę. Kochani, głowa zaprzecza słowom, ale... Nie, to kochani, to jest takie właśnie internetowo, oni tak mówią, więc pomyślałam sobie, że to jest taka przepustka do tego świata. Trzeba używać pewnych sformułowań, które są, no przynajmniej ja je widzę, no one tak, do mnie mówią. Świata, no. Kochani. Pokazałeś to synowi, co mówi, matka, Jezus, nie rób wstydu. Nie, mój syn, mi się wydaje, że on w ogóle nie ogląda tego. Ale on ma kolegę, ostatnio był u niego kolega w odwiedzinach, Piotruś, świetnie zbudowany, świetnie. I on powiedział, że on to ogląda, że jego to totalnie bawi. No więc i prosi o więcej. Myślę, że mój syn się cieszy, że jego kolega Piotrek powiedział, że to jest spoko. Matka lat 50 prawie, wreszcie zachwyca rówieśników syna. Tak? Mój syn ostatnio powiedział, wiesz, pomyślałem sobie nawet ostatnio, że całkiem nieźle się starzejesz. Dobre. No to musi być fajny komplement. No. Dla mamusi. Nie, wzruszyło mnie to, że on o mnie myślał. Czy ty się już obudziłaś, Kasia? Tak. Co zrobisz z tak pięknie rozpoczętym dniem? Jestem już tak obudzona, że właściwie spokojnie mogłabym się teraz położyć. Dokończ tą płytę wreszcie. Zrób coś dla tych fanów wszystkich. No nie po to ich tam rozbudziłeś, przyciągnąłeś. Widziałeś, a ma dla ciebie to, że wiesz, te wszystkie największe dziewczyny z polskiego Instagrama. Ja jestem największą dziewczyną, tylko ja tyle ważę. Chodakowska, Lewandowska, że one po prostu patrzą z podziwem? Nie, nie wiem, mi się wydaje, że są bardzo miłe osoby. Ja nie poznałam tak, ich osobiście. Ale właśnie, że wiesz, że one po prostu jesteś... bo w jakimś sensie trochę sobie z nich dworujesz czasem, nie? Nie, właśnie... Jezus, nie wiem, do jakiej telewizji muszę pójść, albo do jakiego... Dobra, nie było tego pytania. No po co się ale denerwujesz? Nie, ale miałaś nie, bo to jest ważne, bo to jest ważne. To jest projekcja, klasyczne przeniesienie. Wszystkie osoby, które zarzucają mi, że mam nieżyczliwy stosunek do świata i innych ludzi, mają nieżyczliwy stosunek. Ja mam bardzo życzliwy. Ja bardzo lubię ludzi. A przecież w kabaretach tak jest, że się człowiek tam, żeby był żarcik, ale to nie ma nic wspólnego z naszym stosunkiem do ludzi, do osób. Ja bardzo lubię te osoby, ja mam polajkowane, ja sobie to oglądam, mi się podobają ich życia. Mi to imponuje, no, mówię poważnie. Wiem. Ja nie wiem, czemu wszystko brzmi jak żart. Dominik, dlaczego? Gdybyś ty się nie śmiał, to ja też bym się nie śmiał. Widzisz, tak to jest. Nie mam na kogo wymienić. No bo jesteście złymi ludźmi. Dokładnie. Dominik robi sobie projekcję, wiesz. No, tak. To jest, sam słyszałeś. No, pięknie się starzeje, mówi jej syn, więc naprawdę doceńmy Kaśkę, że wiesz, chciałeś się też zwlec. W tym wieku wiesz, jak jest trudno właśnie stać. Zwlec. Ale skąd ty to wiesz? Ja tego nie zamieściłam na Instagramie. Skąd ty wiesz, że ja nie wstaję, tylko muszę się zlec? Ja mam 40 i haczyk. Nie i szpanuj. Też to czuję, no. Nie szpanuj, wiesz? Też kiedyś będziesz w moim wieku. No mam nadzieję, że ja się czuję niestety na 10 więcej niż ty i po prostu przez to taki jestem maruda, wiesz? Nie cieszy mnie słońce, nic po prostu. Jestem nie, bo starość to jest decyzja na poziomie umysłu, podejmowana przez ciebie. No, wyobraź sobie, że masz 80 lat, zachowujesz się jak 18-latek. No to już nie byłoby dobre. Ale no. Wiesz, dlaczego wiele osób w takim wieku nie zachowuje się młodo, no. Ponieważ pozwoliły sobie wmówić, dali sobie ludzie, panie i panowie wmówić, że nie wypada, że oni muszą zachowywać się, postępować w zgodzie ze swoim wiekiem, no, a wiek nakazuje umrzeć.
I to jest na przykład moja walka. Ja bym chciała, nie mam pomysłu na to za bardzo, ale może kiedyś na niego wpadnę. Jak zrobić, jak sprawić, żeby całkowicie zmienić jakby stosunek młodych tak zwanych, którzy, umówmy się, będą starzy, do starszych ludzi. Oni mają prawo po tym, ile przeżyli, że oni nam tak naprawdę zrobili fory na tym świecie, zanim my się pojawiliśmy, żeby ich przywrócić do słońca, a nie trzymać na marginesie życia. To są, mi się wydaje, że oni podjęli decyzję, że będą właśnie strapieni i mentalnie starzy, dlatego że im kazano. My młodzi im zrobiliśmy taką przykrość. Bardzo się zdenerwowałam, ale tak uważam. Ale to fajne, co powiedziałaś. Tym bardziej, że naprawdę nie mogę pojąć, jak ludzie są senni, śpią. Dlatego, że każdy z nas będzie w pewnym wieku, jeżeli będzie miał to szczęście, że dożyje. Więc nie ma co się tak, kurczę, zachowywać nonszalancko w stosunku do czasu, w stosunku do ludzi, którzy są starsi. Będziecie tam, moi kochani. Spytajcie się mnie za parę lat, jak to jest mieć 47. Ja wam mogę teraz to opowiedzieć. I wcale nie jest najgorzej. Dziewczyna książki pisze i płytę wydaje, no. Prawda? Właśnie. A wiesz, cały czas w uchu słyszę od mojego wydawcy i zapytaj ją o tę książkę. Przecież powiedziała Piotrek nie raz. Napiszę, przeczytasz, będziesz wiedział o czym, prawda, Kasia? Właśnie, no. A kiedy to mamy iść po to do księgarni biec? No 23 maja. Dobrze. Zapraszam serdecznie. Ale będzie wstyd, czy nie? Trudno powiedzieć. Wczoraj właśnie tak pomyślałam, że może będzie. Jest jeszcze szansa, żeby to wstrzymać. Pomożemy. No nie, ale narobiłam się, no. Kasiu, dzięki. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Uważaj na siebie. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Cześć. Ty też uważaj. Dobrze. Do